Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na mój wideoblog w tym tygodniu. Tak jak powiedziałem, zapowiedziałem poprzedni wideoblog, chciałbym, aby skupić się na takimi sprawami społeczne, osobiste, aniżeli na sprawy polityczne. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Państwem na temat uczenia się. Myślę, że warto zastanowić się, dlaczego w ogóle powinniśmy się uczyć. Osobiście jestem osobą, która lubi się uczyć, gdyż uważam, że to jest potrzebne. Kiedy ja się nie uczę, czuję się, jakbym się wsteczniał, czuję się, jakbym stracił kontakt z rzeczywistością. Dlaczego powinniśmy się uczyć? Pierwszy powód, dla którego powinniśmy się uczyć, to jest fakt, że żyjemy w otoczeniu i czas, który ciągle są zmiany. Żyjemy w ciągle zmieniające się otoczenie. I tylko ludzie, którzy się uczą, są w stanie dostosować się do tych zmian. To jest bardzo ważne, abyśmy nie stali się archaiczne, żebyśmy nie stali się ludźmi, którzy nie są przydatne w społeczeństwie, w którym żyjemy. To jest pierwszy powód. Zmiana, które są wokół nas, wymaga, abyśmy się do nich dostosowali. Po drugie, powinniśmy się uczyć, gdyż poprzez uczenie się jest wzrost nasze kompetencje. Poprzez naukę zwiększamy nasze kompetencje. I jest takie powiedzenie w zarządzaniu i przywództwo, które mówi, że będziesz na tyle liderem, na ile masz kompetencje. Będziesz na tyle liderem, na tyle, ile masz kompetencje. A więc poprzez uczenie się zwiększamy nasze poziom kompetencji. Po trzecie, żyjemy w czasie, kiedy tak naprawdę osoba, która ma jakieś wąskie specjalizacje, może być zagrożona, jeżeli straci pracę. A więc warto właśnie dywersyfikować swoje wiedzy, aby móc dostosowywać do różne otoczenie i do różne wymagania. A więc jest łatwość znalezienia pracy dla osoby, która ma szersze kompetencje, szersze wiedzy, aniżeli osoba, która koncentrował się tylko na jedną rzecz. No i kolejny powód, dla którego powinniśmy się uczyć, to jest fakt, że osoba, która się uczy, jest świeży, tak? Jest świeży. Jest osoba, który wie, co się dzieje, jest osoba, który ma świeżość, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Ktoś może mi zadać pytanie, a jak się uczyć? Są różne kanały, różne media, przez które można się uczyć. Oczywiście tradycyjne szkoły i uczelnie. To są bardzo przydatne, ale też chcę dodać takie inne kanały czy media, jak kursy. Kolejny to jest mentora. Uważam, że każda osoba powinna mieć takiego mentora. Każda osoba powinna znaleźć taką osobę, która będzie dla niego takim mentorem, takim coachem, osobistym trenerem, który pomoże mu czy pomoże jej w diagnozowaniu obecnego stanu jego sytuacji oraz pomoże w dalszym rozwoju osobistego. Kolejne źródła nauka to jest konferencje i seminaria. Są różne konferencje. Znajdź właśnie tę dziedzinę życia, który Ciebie interesuje. Zacznij uczestniczyć na seminariach i konferencjach. I ostatni, który tutaj mam, to jest książek. Można dużo czytać w różnych książkach i czasopismach. Są wiele sposobów, na pewno to nie wyczerpuje tych możliwości nauki, ale ja zachęcam każdego z nas, abyśmy byli ludzie, którzy się uczą. I chcę powiedzieć, że nigdy nie jest za późno na naukę. Dla mnie moi rodzice są takim dobrym przykładem. Pamiętam, tata 2 lata przed emeryturą był jeszcze studentem. A mama, jak wyszła za tatę, miała tylko podstawówki. 2 lata temu już poszła na emeryturę jako dyrektorka szkoły podstawowej. Nigdy nie jest za późno. Nie ograniczaj się,
Zawsze jest możliwość, zawsze są możliwości poszerzenia naszych kompetencji i naszych możliwości. To, co robisz dzisiaj, decyduje o twoje życie jutro. A więc jeżeli dzisiaj się uczysz, to jutro będziesz liderem. Ty, którzy dzisiaj się uczą, jutro będą uczyli innych. Życzę udane tygodnia i jeżeli będą jakiekolwiek pytania, serdecznie zapraszam. Życzę wam wszystkim fantastycznego tygodnia. Pozdrawiam.